Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Serit, a to jest poradnik do gry Neverwinter Nights, a raczej do programu moderskiego można rzec, a raczej silnika gry, czyli Aurora Engine. W tym odcinku zajmiemy się kompletnymi podstawami typu stworzenie pierwszej lokacji i postawienie spawn pointa. Będzie kilka części tego i codziennie będą się pojawiały dwa odcinki, ewentualnie codziennie będą się pojawiały odcinki po jednym, ale przejdziemy do tego potem. Aby odpalić program, czyli Aurora Engine, czyli Aurora Toolset, w moim przypadku wchodzimy na Steama, wchodzimy w Neverwinter Nights Enchanted Edition, ale nie wchodzicie z pulpitu, pamiętajcie o tym, tylko ze Steama, konkretnie ze Steama. Klikacie w przycisk Gry. Macie kilka opcji do wyboru. Neverwinter Nights, Master Client, to jest do multiplayera, Aurora Toolset. Wybieramy ostatnie. Uruchom Aurora Toolset. Graj. Włącza wam się gra. Macie do wyboru kilka opcji. Albo swoje gotowe tryby, albo ewentualnie stworzenie swojego własnego trybu. Ja na przykład na potrzeby tego poradnika zrobię własny tryb. Create a new module, czyli pierwsza opcja. I klikamy OK. Tutaj macie module creation wizard. Wybieracie swoją nazwę, na przykład napiszę poradnik. Nazwa później ulegnie zmianie. Tutaj już macie pierwsze okienko odrobienia lokacji. Area Wizard. Tutaj już macie prototypy różnych miejsc, na przykład dajmy na to wnętrze zamku, krypta oraz na przykład loch. Ja na przykład w tym przypadku wybiorę sobie wybiorę statek. Albo no dobra, wybiorę sobie kanały. Wybiorę sobie large na potrzeby tego poradnika. Klikamy finish. O! I widzicie, już mamy tutaj pierwszą lokację. To jest nasza pierwsza lokacja. Nie, wygląda za biednie i dosyć nieprzekonująco. W tym przypadku zrobimy dodatkowe pomieszczenia. Klikamy terrain. Przepraszam, albo dobra, terrain. Wybieramy doorway. I na przykład wybieramy tutaj. Już mam tutaj ładny korytarz. Pamiętajcie, że się poruszamy za pomocą klawiatury numerycznej. Klikacie groups i tutaj macie różne rzeczy. Na przykład obóz, ale nas interesuje też features. Fenster to jest finish, jakbyście chcieli. I tu są też schody na górę. Ale nas interesują pomieszczenia. Właśnie sobie powiększyliśmy pomieszczenia i mamy teraz większe pomieszczenie. Chcemy zrobić kolejne pomieszczenie, ale tym razem z drzwiami. Wybieramy fence door. Wybieramy sobie miejsce, ale żeby pasowało. Żeby nie było tak czerwono, tyle żeby było zielono. Klikacie. I macie już ładne przejście. Teraz wam zaprezentuję, jak to wygląda z perspektywy gry. Tylko musicie pamiętać, że musicie kliknąć File, Save, poradnik, test modul. I wam się tutaj powinno zacząć ładować. Już się włącza moduł. No i już się włącza nam area. Patrzcie, jesteśmy już na miejscu. I tak na razie wyglądają nasze kanały. Trochę biednie, bo w następnych odcinkach będziemy sobie rozwijali. I patrzcie, drzwi działają ładnie. Później wam jeszcze pokażę, jak zrobić punkty waypointowe, czyli jak zrobić na przykład drzwi do innej lokacji. Wychodzimy do menu, zakończamy grę. Wyjście. I wchodzimy w Aurorę. Jeszcze wam tutaj pokażę, jak zrobić, umeblować raczej, naszą lokację, żeby nie wyglądała tak biednie, jak wygląda teraz obecnie. W takim razie wybieracie opcję, którą ja mam teraz, czyli Paint Placeable Object. I tu jest też Bloodstain. Wybieracie sobie tutaj cokolwiek chcecie, to jest na przykład krew. Nie przejmujcie się, tych strzałek nie będzie. Zombie Corpse się nie opłaca, ale jeśli chcecie, to możecie położyć. A czemu się nie opłaca? Ponieważ pokażę wam, co by się zadziało, gdybym postawił Zombie Corpse na początku gry. O, widzicie? Wstał. A zombie jest na tyle mocny, na początku gry, na przykład postacią jak grasz, że jak ci raz gwizdnie, to już nie żyjesz. Chyba że masz dobrą postać. Ja na przykład wybrałem sobie, właśnie nie wybrałem, bo to jest podstawowa, ale powinna moja postać już dawno paść. O, właśnie. Jeden hit i już nasza postać nie żyje.
Tutaj są różne rzeczy, na przykład militaria, sekretne obiekty, a o sekretnych obiektach wypowiem się w następnych odcinkach, bo to też jest wyższa szkoła jazdy. Chodzi głównie o to, że na przykład ukryte przejścia, opcjonalne i tak dalej. W następnym odcinku myślę, że mówimy sobie questy. Bash, czyli krzaki. To na przykład do tej lokacji nie pasuje, więc o tym się nie wypowiem. To jest Parks and Nature. Military. Na przykład są dyby. Nie, to nie są dyby. To są po prostu takie barykady ochronne. Shield rack, czyli tarcze. I tak to na razie wygląda. Tak wyglądają podstawy Neverwinter Nights, a raczej tworzenia lokacji. Dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do lajkowania, subskrypcji i oceny tego filmiku. Trzymajcie się, cześć!